Cześć, pora zdementować pewnego pół fake newsa, który od ostatnich kilkunastu dni zalewa Instagram. Mianowicie Malta daje 300 euro. Czytałem takie informacje na różnych portalach. Widziałem też takie reelsy, rolki na Instagramie. I w dużym skrócie, to jest pół fake news. Mianowicie Malta oczywiście daje 300 euro, ale dofinansowania, które nie może przekroczyć 30% akomodacji, czyli generalnie chodzi tylko o hotele. Jest pewna lista na stronie, do której zaraz przejdę. Mianowicie jest pewna lista hoteli, która po prostu daje wam 30%. Szczerze mówiąc, nie jest to nic większego niż to, co daje wam Booking chociażby, czy inne portale, które mówią o tym, że dają wam promocję. Mało tego, nie chodzi wcale o wyspę Maltę, chodzi o inną wyspę, gdzie nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że Malta to nie jest tylko ta jedna popularna wyspa, ale jest jeszcze wyspa Gozo. O tą właśnie wyspę chodzi i dokładnie na tej wyspie macie te 30% zniżki, która nie może przekroczyć 300 euro i po prostu rząd Malty zwróci wam w postaci nie pieniędzy, tylko zniżki. Na akomodację oczywiście są też jeszcze inne walory tego, że tam pojedziecie poza sezonem, bo chodzi tylko oczywiście o czas jesienno-zimowy i wczesno-wiosenny, gdzie po prostu będziecie mieli taki przywilej dostania przez 30%. Oczywiście oprócz tego są jeszcze różne inne programy, że jeżeli pójdziecie tam i pójdziecie tam, dostaniecie pewną zniżkę. To się jakby tyczy pewnej promocji Malty, ale nie dotyczy się to jakby całego wyjazdu. Musicie to zrobić na własną rękę, wykupić na własną rękę i dostaniecie po prostu 30%. Tak naprawdę moje osobiste zdanie jest takie, że to są absolutnie zaniżone ceny i zawsze, kiedy dostajecie zniżkę od kwoty, która jakby nie istnieje, to trzeba na to uważać. Jeśli miałbym wybrać, polecieć na Maltę i dostać te 300 euro, bo muszę wydać 1000 euro, żeby dostać 300 euro, bo jakby matematyka mówi swoje, 30% to jest 300 euro, 1000 euro. 1000 euro na dzień dzisiejszy to jest ponad 4,5 tysiąca złotych. Za 4,5 tysiąca złotych, szczerze powiedziawszy, to byłbym w stanie po naprawdę niskich oporach z długimi lotami dolecieć do Azji, wynająć tam na tydzień albo nawet i na dwa zwykły hostel o niskim standardzie i wrócić. Gdzie w Azji będę miał 35 stopni, powiedzmy. Pytanie, czy cały koszt tej inwestycji w wyjazd na Gozo, nie na Maltę, na Gozo, bo z Malty jeszcze się muszę przetransportować, będę musiał za to zapłacić, to czy jest taki świetny biznes? Ja nie nakłaniam do lotów do Azji. Ja nie nakłaniam do żadnych lotów. Po prostu, jeżeli chcecie zwiedzić Maltę, to jest doskonały moment, a konkretnie wyspę Gozo, ale Gozo plus Maltę, to jest doskonały moment, szczególnie długoterminowo, bo to się będzie opłacać. Bo dostaniecie te 30% zniżki na akomodację. Po prostu nie wierzcie wszystkiemu, co widzicie w internecie i wejdźcie na stronę visitgozo.com, przeanalizujcie, zróbcie po swojemu. Dzięki.